Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, dzisiaj unboxing mieszkania w wersji 360. Wiem, był unboxing tradycyjny z wstawkami z drona i różnymi innymi rzeczami. Tam na dole w opisie znajdziecie link do tego unboxingu. Ale w tym unboxingu nie było możliwości pokazać tego wszystkiego tak szczegółowo jak właśnie teraz, właśnie dzisiaj. Bo w tym momencie możecie oglądać co chcecie. Nie musicie patrzeć na mnie, możecie patrzeć na przykład na to stanowisko moje komputerowe, do nagrywania, które właśnie jest tam. Czy możecie patrzeć na komodę, albo na kwiatkę, albo na moją... na mój kubek. No właśnie, dokładnie. Możecie patrzeć gdzie chcecie. Jedna tylko uwaga. Jeżeli chodzi o nagranie, powinno się wyświetlać w normalnym kadrze z możliwością przesuwania w dowolnym kierunku. Jeżeli wyświetla wam się rozciągnięty obraz i widzicie wszystko jednocześnie, to znaczy, że albo przeglądarka nieaktualna, przeglądarka, która nie obsługuje wideo 360, albo wasze urządzenie nie obsługuje 360. Więc po prostu kwestia zmiany, aktualizacji. No właśnie. Wideo na pewno powinno działać, więc zwykle mówiąc, no musicie albo zaktualizować, albo zmienić sprzęt. I jeżeli wszystko będzie ok, po prostu patrzcie gdzie chcecie. Oglądajcie co chcecie. A ja trochę poopowiadam i pokażę co tutaj się znajduje. Więc tak, przede wszystkim to jest najważniejszy pokój, bo to jest mój główny pokój. W tym pokoju tak naprawdę odpoczywam, oglądam telewizję na tej kanapie i oczywiście mogę spożywać posiłki przy tym stoliku. Znaczy ten stolik nie jest może jakoś specjalnie duży, ale na jedną, dwie, trzy osoby w zupełności wystarczy. Także w zupełności wystarcza. Dalej. Tam oczywiście gigantyczna szafa i tam naprzeciwko mnie jest oczywiście stanowisko do nagrywania, z którego najczęściej korzystam, najwięcej czasu tam spędzam. Oraz oczywiście też komoda. A na komodzie, właśnie może przejdźmy sobie. Na komodzie oczywiście jest najważniejsze książki. Oczywiście jest też mój przycisk z YouTube'a. No i najważniejsze gry. Ale dalej, przejdźmy przede wszystkim do stanowiska, przy którym spędzę najwięcej czasu. Będziecie mogli zobaczyć jak dokładnie wygląda. Oczywiście to stanowisko troszkę może ewoluować i się zmienić. Przede wszystkim jeżeli chodzi o takie rzeczy jak słuchawki, myszka, klawiatura czy kamerka internetowa, to wszystko będzie się zmieniało prawdopodobnie. Ale to z czasem, więc dajcie trochę tego czasu, to pozmieniam, bo część rzeczy już jest naprawdę dość stara i no, zużyta troszeczkę, więc muszę troszkę nad tym popracować i pozmieniać. Ale przede wszystkim jak zauważycie, jest jeden monitor mniej. Jeden monitor mniej, postanowiłem, że nie potrzebuję trzech monitorów, przy dwóch monitorach jestem w stanie pracować normalnie, więc nie potrzebuję tych trzech. Zaoszczędzę trochę na prądzie przy okazji, no i wiecie. Konsola jest podłączona przede wszystkim bliżej komputera, więc jest troszeczkę łatwiej. Co tam jeszcze? Dużo kabelków, dużo oświetlenia przede wszystkim. I to oświetlenia takiego mocnego o barwie białej. Białej, ewentualnie bardzo zimnej. Głównie pod nagrania. Żeby po prostu, wiecie, żeby twarz się nie zrobiła pomarańczowa, czy jakieś takie inne rzeczy dziwne. No i tak jak mówiłem w poprzednim unboxingu, wszystko jest białe. Z tego względu, że jeżeli chodzi o kolory, jeżeli macie jakiś kolor na ścianie, rzucicie na to światło, to światło się odbija i na przykład z czerwonej ściany robi się czerwona twarz. Dokładnie tak, więc wolę mieć po prostu wszystko białe. Stanowisko wygląda w ten sposób, mam nadzieję, że obejrzeliście dokładnie, bo przechodzimy dalej. Przechodzimy do dalszej części mieszkania. Ok, i trafiamy w tym momencie do przedpokoju. Przedpokój jest bardzo mały, jak widać. Niewielki. Ale w zupełności wystarczy. Tu się tylko zmienia buty i zakłada kurtkę. Dalej, oczywiście, jest kuchnia. Może ulokuję was w tym miejscu. Dobra. Tu mamy kuchnię. Kuchnia też nie jest duża i co więcej jest połączona z przedpokojem. Nie ma żadnych drzwi, więc robi się taki długi hol i stąd robi się niesamowite echo. Co zresztą słyszycie. Jestem nic kompletnie nie zrobię, ale też tutaj raczej nie będę nagrywał, chociaż w sumie zastanawiałem się, czy nie robić jakichś nagrań z kuchni w stylu gotuj z Pawłem albo przypalaj z Pawłem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, kuchnia jest też bardzo prosta i niewielka, w zupełności powinna wystarczyć jak dla faceta, który właśnie, tak wcześniej mówiłem, używa mikrofalówki przede wszystkim. Dalej mamy, a tutaj przejdziemy sobie. Dalej mamy oczywiście sypialnię, która jest spokojna przede wszystkim. Też dużo bieli, też to oświetlenie jest dostosowane, żeby było jednak oświetlenie dostosowane przede wszystkim pod nagrania, w razie czego.
Chociaż w sypialni nie mam zamiaru nic nagrywać, moi drodzy. Nie, nie, to nie te filmy. Dokładnie. Ale no cóż, tak to wygląda. A tam jest mój prezent, którego dostałem. Tak. Wiem, że już to mówiłem, ale w poprzednim nagraniu. Jeżeli ktoś nie wie, no to tak, dostałem go w prezencie. Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest bardzo duża ilość luster. Dokładnie tak. Są takie stojące, są na ścianach. Wszystko dlatego, żeby to powiększyć, bo mieszkanie nie jest specjalnie duże, a lustra plus biel bardzo świetnie powiększają pomieszczenie, więc no, możecie korzystać z tego patentu. I ostatecznie przejdziemy sobie do łazienki, której ostatnio miałem problem, żeby pokazać, bo niestety łazienka jest tak mała, że nagrywanie w łazience jest praktycznie niemożliwe. I żadna kamera nie chciała mi tego ująć, więc myślę, że najlepiej ujmie to kamera 360, którą można obejrzeć dosłownie wszystko. Czekajcie, bo się stoję... Przepraszam, muszę się odwrócić. O, teraz mam światło na siebie przynajmniej. Dokładnie. Także teraz jest chyba najlepiej i przynajmniej wszystko widać. Ale tu nie ma co oglądać, więc wyjdźmy stąd. Naprawdę. Okej. Okay. Wrócimy sobie do najważniejszego pokoju, najważniejszego mojego pomieszczenia. I słuchajcie. Czekajcie. O. Dobra. Więc tak wygląda mieszkanie. Wiem, że to było bardzo krótkie prowadzenie, ale w sumie jest mieszkanie niewielkie i w sumie 360, więc możecie obejrzeć dokładnie co chcecie. Mam nadzieję, że się podobało i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I na pewno się pojawia pytanie, kiedy będą live'y. Moi drodzy, jeżeli chodzi o live'y, jedna bardzo ważna rzecz. Live'y będą. Oczywiście, że będą, tylko jeszcze pracuję w kwestii technicznej, żeby te live'y mogły być, żeby działały. Przede wszystkim potrzebna jest grafika, internet odpowiedni i tak dalej. Jeżeli to wszystko będzie spełnione, uda się, no to startujemy z live'ami i nie wiem jeszcze tylko, jaka będzie ilość tych live'ów, jak długo będą trwały. Podejrzewam, że coś w okolicach 2 godzin live i podejrzewam, że gdzieś w okolicach weekendów, tak żeby każdy miał czas. Żeby każdy z nas miał czas po prostu, żeby usiąść, pograć i dobrze się pobawić. Dokładnie. Także to jest z mojej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa, miłego dzionka. Hejos.